Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Detailingowy dziadzia, tak jak widzisz, deturner. Pianka neutralna i tak jak zauważyłeś, rzeczywiście jest neutralna. To jest taki typowy letniaczek. Typowy letniaczek, kurczę. Dlaczego? Bo tak naprawdę zmiękczy brud, oczywiście jak najbardziej, ale nie licz na to, że zrobi to jak na przykład TFR czy piana zasadowa. Typowy neutralny produkt. Z oprysku oczywiście troszeczkę lepiej. Co mi się podoba, że raczej tu z wydajnością nie ma rewelacji, bo 1 do 10 na mojej pianownicy, mojej myjce jest taka, powiedzmy, idealna. Nie jest za gęsta, lubi fajnie posiedzieć, fajnie się rozkłada, co dobrze o tym świadczy. Tu jest opisane, że od 1 do 8 do 1 do 14. Odpuściłbym sobie 1 do 14. Bardziej pilnowałbym się 1 do 8. 1 do 5 nie pokazywałem, bo kurczę, stwierdziłem, że ta piana jest dla fanów. Dokładnie. Dla fanów. Tylko i wyłącznie. Bo zajebiście pachnie. I jeżeli miałbym ją używać, właśnie 1 do 5, 1 do 8, 1 do 10. Ale 1 do 10 jest takim moim zdaniem fajnie. Konsystencja idealna, taka fajna do zmiękczania brudu. Zapach, słuchaj. Ani to energetyk, zajebisty, fajnie się unosi. Ogólnie rewelacja, umila pracę fantastycznie. Jedna z fajniej pachnących pian, naprawdę. Latem będzie naprawdę umilać robotę. Jeżeli chodzi o zbieranie, zmiękczanie brudu, no to tutaj tak jak moja ulubiona winogronowa, tak? Tak, z EcoShine Power White Foam, tak, dokładnie, to jest dla mnie król, jeżeli chodzi o właśnie takie piany neutralne. Ta zaraz przy niej, kurczę, naprawdę fajna. Bardzo mi się podoba.
Zapach tutaj jest bajeczka. No dobra, krótki film, krótki strzał, dlatego że no, piana, tak jak mówiłem, moim zdaniem tylko i wyłącznie dla fanu, dla zapachu, dla zabawy, dla pianownicy, które lubisz, o, lubisz, tak jak ja, z PA, da ci frajdę z zabawy latem, gdzie auto nie jest mega zaszczurzone, gdzie chciałbyś sobie, powiedzmy, po dłuższym jeżdżeniu odszczurzyć troszeczkę, czyli tam delikatne opady i to jest wszystko mycie. Ta piana będzie idealnie do tego pasować. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!